контролем братвы, но неправильный. Если мы не найдем моих корешей, лучшее, что мы можем, это быстрее отсюда светить. Cześć wszystkim, z tej strony Mekul, to jest kolejny odcinek Metro 2033 Redux i zapraszam was do oglądania tej gry i przeżywania tej atmosfery razem ze mną. Okej, idziemy kanałami jakimiś na Sucharzewską, tak jak zakończyliśmy w poprzednim odcinku. I zobaczmy. Jak się nie mieścisz? Zmieścisz się. I co, mam zostać? Aha, dobra, myślałem, że po prostu... Co ty? Trzęsiesz się. Nie podoba mi się ten dźwięk. Stoję! Kto takie? A ну-ka, poświecicie mnie tu. Opaśki! Kto k nam pożarował? Да ты базарить научился. Молодца! Давай, мне к пахану нужно, у меня к нему дело. Хозяин? Ну конечно. O kurczę, biją go, no nie. Nie chcę stracić kompana. Kudasz tybie, jak nie k хозяину? Nie. Ладно, хорош. A to придется его тащить. No okej, trochę go stłukli, ale jeszcze żyje. Zakończy позже. Dwigaj, dwigaj. Coś mi się wydaje, że teraz to my będziemy przeciwko ludziom chcieli walczyć, a nie tym szkaradom obrzydliwym. Na wstępie jeszcze zapraszam do subskrypcji, komentarza i oceny. Taki przerywniczek. Dobra. Zabrać. Cichutko siedzi. Да нет, тут ни хрена, только крысы. Ладно, тогда снялись. Idźcie, idźcie. Zabierzmy sobie jego, że on ma kałaszka. Słuchajcie, ogólnie w tym momencie ta broń się dla mnie stała w ogóle nieprzydatna, jedna ta nasza sabaka. Sprawdźmy, co kałaszek potrafi zdziałać. Patrzcie, ile mam do niego ammo. Wiecie co, wydaje mi się, że to będzie lepsza broń do strzelania jednak mimo wszystko. Nawet bez dodatków na razie dokupimy, ale ja uwielbiam tą. Naprawdę jest nieziemsko fajna. Dobra, wchodzimy. Myślę, że teraz będzie etap ogólnie... trochę nastawione na skradanie. Wiem, że tą grę da się przejść bez zabijania kogokolwiek. Mamy tutaj małe okienko, przez które i tak nic nie widać. Idziemy. Gdzie ja mam iść? Prosto. Nie idź tu, no nie. Mogę ich teoretycznie zdejmować po jednym. Ale to będzie trochę trudniejsze. Dobra. A co tam? Nie szkoda mi ich jakoś wybitnie. Tylko trzeba ich tak zdejmować, żeby o sobie nie wiedzieli. Tam ich jest dużo. Idzie. Słyszałem. Szukają mnie. Dobra, jestem za osłoną chyba. Pach. Dobra, będą się zbiegać do tego miejsca teraz. Teraz ten idzie tu. Co się stało? Czemu on zginął? Dobra, wiedzą już, że tu jestem, okej. Z tej strony czekam. Przecież świeci się to światło tutaj przez te ściany. Idźże. Co ich tam zabija? Ten mnie nie widział? O co tu chodzi? Się jakieś chore rzeczy dzieją. A
Powiedzcie mi, co ich zabija, bo ja jestem przerażony. Dobra. No lecimy z tym tematem, no nie? Teraz będę miał tyle pocisków. No nie, do tego mi się kończą. Nie no, wydaje mi się, że jakieś jeszcze znajdę. Czekamy na tego. Co go zabiło? Coś go przykuło do ściany. Ogólnie to mi się naprawdę kończy amunicja do tej broni, więc będę musiał się przerzucić na kałaszka. I już nie będę cicho skrytobójcą. Chociaż wydaje mi się, że ja ich wszystkich po prostu zdjąłem. Dobra, jak się idzie do tamtych? Zupełnie inna historia. Do tych iść. Dobra. Oni sobie tu siedzieli. Przydałoby się wiedzieć, jak się rzuca noże ogólnie. Idziemy tędy. Widział człowieka, którego oni zjadli. Boję się, że przejdą drzwiami teraz. Dobra, idą tędy. Zamknięte, okej. Sorki, że jestem tak cicho, ale naprawdę skupiam się na grze. Oła, oberwałem ogólnie. Leży i strzela. Na to trzeba uważać. Amunicja. Amunicja to jest ta chyba do tego, tak? Nie, to są te kuleczki. Co to są? Dajcie mi moje kuleczki. Dobra, do kołaszka mam tyle amunicji, że mogę naprawdę do nich strzelać ile wlezie tak naprawdę. Proszę tu do mnie nie strzelać, jak pan już udaje, że nie żyje. To w ogóle oszustwo zdecydowane. Dobra, idziemy. Kurczę, powiem wam, że naprawdę mi się podoba przede wszystkim historia w tej grze. Nawet to strzelanie nie jest tak super tam jest. Co się dzieje? To była jakaś mina. Zejdźmy tu. Bo ja tu widziałem właśnie apteczkę. Nie, złaź. Super, amunicja. Dobra rzecz. Nadal nie mam do tego, ale kałaszek jest po prostu obstawiony, calutki. Gdzie ja muszę iść? Nie tutaj. To ja tu pójdę. O, jakie to są jakieś labirynty normalnie. Ale to się może opłacać, słuchajcie. To się może opłacić tutaj. Tu może być coś ukrytego, fajnego, a ja bym chciał... O kurczę, świecą światło. Ale tu jest ciasno. Powinienem chodzić z latarką, wybaczcie mi. Zgubię się w tym labiryncie i tyle będzie. No nic. Idę normalnie. Jak człowiek. Dobra, idziemy tędy, słuchajcie. Tutaj chyba nam każą... Kogo ty przytaścił z sobą, bludina? Okej. Odwiedzaj, gad, ty paszku zniesu. Pora jest zdjąć. Zamykamy. Zasuwamy. Dobrze jest, tak ma być. Zabił go. No nie. Bourbon.
Kim ty jesteś? Możesz opuścić swoje oróże. Kim on jest? To jest ten, co ich zabił. Печальный, но ожидаемый финал для таких, как он. О, просто. Хан. То есть ты Хан? Что нам лучше немедленно покинуть это богом проклятое место. Окей. Okay. Этого он израчай таким скрытобойцем, разумеем. А я предпочел бы избежать нового кровопролития. Я возвращаюсь к Тургеневской. Здесь, на Сухаревской. Нужновато для моих старых костей. Не-не-не-не-не, я иду с тобой, я хочу с тобой. Если ты разделить судьбу своего товарища, разумеется, можешь остаться. Иду. Что ж, мудрое решение. Добра. Не свети мне по очах только. Уф. Появление Хана стало для меня полной неожиданностью. Хотя и чувствовал, что кто-то помогает мне из тени, когда я сражался с бандитами. Хан сказал мне, что я не виновен в гибели Бурбона. Но мне все равно было жаль. Я тоже жалую, что мусил сгинуть. Направда, не ciekawie. Dobra, zobaczmy, co teraz się będzie działo ogólnie. Jestem sam. Tam sobie ktoś umiera. Nie wiem. Pan! Czekaj! Ani ludzie, ani zwierzęta, nie ma nawet szczurów, no. Pan to jest jakiś kozak, ja... Ja po prostu jestem pełen podziwu dla niego. Kurczę, no. Dobra, szaróweczka, lataryczka. Idziemy dalej. Co on teraz robi? Oni znają, że my jesteś. Kurczę, nasłuchuję rur, no proszę. I wsłuchaj się. Tylko nie słuchaj слишком долго. Dobra. Niektórzy nazywają to. Co to jest? Drugi считает, что это инфразвук, который. Znowu mnie ciary przeszły, to jest przerażające. No raczej paranormalne. Ja знаю этот тоннель. A on знает mnie. Меня. Пойдем. No Han, jesteś kozak wielki, naprawdę. Это очень опасно. Niebezpieczny tunel, mówiłeś, że tu nikogo nie ma, chyba że to tamten sprawia. Nie wykluczaj świat. Inaczej okay. Придется остаться тут на веки. Dobra, idę z moim shotgunikiem, który też jest fajny. Podoba mi się to. Nie думаю, что слово кто здесь применимо. Okropne są te przebłyski. Cień. Мы должны обойти. Не прикасайся к силуэтам. Dobra. Trzeba się patrzeć przed siebie, nie na nich. Teraz on nam trochę wytłumaczy przynajmniej, jak to działa. Patrzcie. Te cienie? To cienie zabijają cienie, albo raczej cienie zabijają ludzi, z których pozostają tylko cienie. No myślę, że to działa w ten sposób. No naprawdę, ale mega postać i fajnie właśnie, nie wiem czy dokończyłem, że poczuję już taki upgrade tych broni, które są zdecydowanie lepsze na tym etapie gry. I no jest lepiej. O nie, to jest najgorsze, takie dzieci. Ten dźwięk. Chyba muszę tu iść po prostu. W ten sposób. Wow. Przecież... Jak on to wytrzymuje? Przecież to jest nienormalne. Cały czas na moją głowę wpływają takie straszliwe zjawiska. Paranormalne w sumie. A on tutaj sobie daje rady. Ja bym nie wytrzymał, naprawdę. Ledwo wytrzymuję oglądając to. Dobra. Jestem odsunięty. Co to jedzie? Przecież to jest cień metra, to jest nienormalne.
tak już się znalazł po prostu. Этот тоннель переживает свое прошлое раз за разом вот уже долгие годы. И те живые, что попадают сюда по ошибке. Wszystko jasne. Znaczy nie do końca jasne, ale wiadomo mniej więcej o co chodzi. Niesamowita historia. Polecam wam bardzo, naprawdę. Idziemże. No to idziemy. Patrzcie jak to jest tutaj w ogóle rośnięte jakieś dziwne korzenie. Jakieś świecące się grzyby. Patrzcie. Dawnym-dawno тут бушевала жестокая битва. I защитники все jakby ich dusze po prostu zostały jakieś resztki, ostatnie wspomnienia. Cień. No nie odchodzi ni na szek. Dobra. Nie mam zamiaru nic tutaj zrobić źle. No. Kastanae lapio asterium manta. Kastanae lapio asterium manta. Patrzcie, odsuwają się nam albo temu, co biegnie za nami. Kastanae lapio asterium manta. Kastanae lapio asterium manta. Alaum raum om. Słyszycie? Jakaś modlitwa czy coś w tym stylu. Udało się po prostu. Przerażające. Ja предпочёлbym, żeby to zostało z naszej tajnej. Dobrze. Nikt się nie dowie, spokojnie. Ja był z nimi, kiedy oni pogibali. Co? Jedynym wyżywszym. Jak to przeżyłeś? My stworzyli z naszym mirem straszne, niepowtarzalne. Zniszczyliśmy piekło niebo czyściec. Nie tylko materialną jego część. Nie ma dokąd pójść, i musi zostać w metrze. W ten sposób to interpretuję. Informacyjne pola, w których rozmieszczali się raj i ad. Dusze nie kuda dziewać się teraz. No nie wiem, czy taka zasłużona. Nie ma tak żyć w piekle w tym momencie, tak jak my to robimy. Bateria? Nie pamiętam, jak to się robiło. Fajnie, że ogień pokazuje, w którą stronę musimy się udawać. Czekajcie. Dobra, sprawdzę później, jak najwyżej mi padnie ta bateria do reszty. Albo się uduszę, albo nie wiem. Okej. Diabeł. Aha, wiedziałem, że to coś dla mnie będzie. No nie, jednak nie. Dobra, idę za nim. Czekaj! Nie chcę tutaj zostać sam, naprawdę. Straciłem już Bourbona, a ty jesteś taki spoko koleś, że naprawdę nie chciałbym stracić kompana kolejny raz. Raczej teraz to ja jestem jego kompanem takim... Nie wiem, jak to nazwać. Padawanem. No, oczywiście nie w tym w ogóle, nie w tej momencie. Zasłydatoć się. Dobra. Okay. Ja mam podejść do tego? Fuck. Chyba się udało. Проклятие. Этот несчастный Стульдуневский. О курчес. Положение там становится все хуже. Dobra, dobrze, że to mówię. Nie, do tego nie podchodzimy. Okej. Okay. No? Ty mi świecisz w oczy, to ja tobie też, Han. Han Solo. Czy mogę? Mogę. Spalmy te wszystkie pajęczynki. Chciałbym tu przejść, okej. Okay. Dosyć ciasno. Fach. Ekstra, to jest zabawa, po prostu spalanie tych pajęczyn. Dobra, idziemy. Dobrze.
Światło jakieś, niedobrze. Co to za światło? Wybaczcie, jak słyszycie klawiaturę, bo klikam jak głupi. Чувствуешь? I nie ogarniam, co się dzieje. Ono przybliżaje się. Tak? To rzadki talent. Tak, pользuj się im. Stoj. Dobra. Czasem głupio, że tyle napisów jest pokazane i wiem mniej więcej, co on powie. Większy był klimat. Dobra. Patrzcie. Obserwujemy. Ja się myślę, że zaraz się wystrzy. Co to jest? Артём, что ты делаешь? Czy ktoś mi może wytłumaczyć, co to jest? Jestem naprawdę zdziwiony, zaciekawiony. Co tu się stało? Naprawdę, to jest nienormalne. My nazywamy to anomalią. Anomalia. Nowa mira, nowej boliznie. Otóż to... Fajnie, że on mi tak przedstawia cały ten świat. Znowu idzie tam. Co to może być? Straszna wieś, da. No na samym dziele. To nie większe zło niż ogień. Jasne. Okej, patrz, ile metra w ogóle jeszcze nie jest tak jakby przejęte. Czy nie mogą tego porządnie całego, wszystkie wejścia zamknąć? Czy po prostu te cienie jednak nie dają spokoju i nie da się tego w ten sposób rozwiązać? Dobra, ammo, fajna rzecz, kurczę. Nie podoba mi się to miejsce, tu jest takie przejście, że jak zeskoczymy, to już nie wrócimy i tutaj nas będą atakować, obstawiam na 1000%. Come on. Zakładaj maskę. Może nie? Chcą uśpić moją czujność. No wiedziałem, no. Byłem tego po prostu pewien. No super, fajnie, dobra. Powiedzcie mi tylko, z której strony. Dobij go. Doładowanie, doładowanie, póki mnie nie atakują. Dobra, niech się skupią na nim, ten leci do mnie. Dawać mi ich, dawać mi ich. I kałasiek. Przecież to im nie zadaje obrażeń w ogóle chyba. No, coś tam chyba robi jednak. Dobra. Chyba odparliśmy atak, patrzcie, ile tego było. Nie, to nie koniec. Dobra. Myślałem, że to był jeszcze niedobitek, a tu jeszcze i jeszcze wychodzą, mnożą się po prostu. Uff. Dobra. Wszystko. Patrzcie, co tu się dzieje. What the f... the hell? Pokaz na żywo. Umiejętności, nie mogliśmy tu przejść od razu? Nie, to nie. Dobra, idziemy. Słyszę jakąś pozytywną muzykę. To mnie troszeczkę tutaj uspokaja. Dobra. Siadamy. Uff. Jaka fajna. Jedziemy. Normalnie patrzcie, fotel, wszystko, znaczy ja będę sobie stał, a ten usiądzie i pojedziemy. Ciach, ciach, ciach. Siadaj. Jadziemy. Będziemy strzelać. Ekstra. No. Jadziemy.
тебя благородная и важная миссия. Надумаешь ли ты, что люди пулятся с тобой? Себе то хлеба так и есть. Или тебе просто больше не во что верить? Угу. Boję się, że te odcinki będą za długie przez to. Chciałem go wcześniej już zapauzować, ale mimo wszystko stwierdziłem, że to będzie lepszy pomysł. Dobra, niech sobie ucieka. Póki nas nie atakuje, ja nie mam zamiaru ingerować. Okej, przeklęta. Dlatego tak się pewnie nazywa, no. Dobra. Dobrze, w końcu. Teraz pewnie będzie przerywnik. Handlował mnie na Turgeniewską, prokletą stację. Jej życiele byli obliczeni, no boroli za wyżywanie do последнего. Kurst. Wszystko jasne. Teatr, Chinatown. No proszę. Jest dużo rzeczy. No nic. Stancję znowu atakują. Pójdziemy, Jonasza. No nic, my w tym momencie zakończymy ten odcinek, a kolejny rozpoczniemy, tak więc... Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie i do następnych odcinków. Na razie.